Czekaj. Mam jedno pytanie. Czy zrobimy tak. sobie tor motorowy? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Zrobimy tor motorowy. Dobra, to super. Hardenduro.pl, porę lecą. Siema, siema, dzisiaj nowa miejscówka. Jedziemy. Dzisiaj mi widz napisał, że ma obawy, bo pół roku nie jeździł, nogę złamał i się boi usiąść na moto. No to mu mówię, że po prostu ma się nie bać, tylko po prostu sobie wsiąść. Jak już wsiądzie, ruszy, to już wszystko przejdzie. Obawy są, dopóki się nie usiądzie. A ty, Tomek, po tych wczorajszych glebach jak? Nie, poszedłem spać o 9:00. I ty jesteś radny ptaszek. Dzisiaj bez werwy, Kuba. I zacząłeś rowerem jeździć, a potem znowu wróciłeś jakoś dziwnie. Chyba koronawirus. Przez koronawirusa. No to wtedy tak się pytałem. No. Zaczęło się. No. I po 3 godziny, 4. Bez przerwy, po 5 czasem, 6. Łącko. Na enduro najlepsze jest błoto. Tak. I wjeżdżamy w prawo. Tu, zobacz. Jaki dół. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. W tym dołku będziemy jeździć. A jak wyjadę? Podjazdy? No, jak nie podjedziesz, to nie wyjedziesz. A tata jak ma podjechać? Takimi małymi oponkami. Nie wiem. Tu chyba będzie słabo. Nie strasz, taty. Nie wiem dlaczego, ale zastawili tutaj. No, przyjechaliśmy, ale niepokoi mnie właśnie to ogrodzenie. Nigdy tego tu nie było. Tego tu nie było. Ta. O nie! Zablokowali wjazd, koparka. Nikt nic nie mówił. No, może kamery są. Obczajamy. Dobra, tu będzie można sobie podjeżdżać. No słabo, słabo. Coraz mniej miejsca mamy na jazdy. To co, nie wystawiamy? Nie, no wystawiamy. No. A skutera też, nie? No dobrze. Skutera też. No nie wiadomo, czy Kuba tu wyjedzie. To tata ci będzie musiał wyjeżdżać. No. Siema, siema. Siema, jesteśmy... Gdzie? No w takim terenie, że nie wiadomo, czy tu wolno jeździć, bo jest zastawione, ale... No. Jak już przyjechaliśmy, to wystawiamy sprzęta. No, my gotowi! Gotowi!
drogę. No. Czy to na dziadka?
Ile Kuba Gleb dzisiaj było? Jedno. Nagrałeś? No. Aha, to dobrze. Co jeszcze fajnego nagrałeś? Coś opowiadałeś? No. Ale co? Jak podjeżdżałem górkę. A powiedz, z dołu była taka straszna ta górka? Był strach, bo była... Tak, była dla mnie wysoka, nie? A powiedz, a jak to się stało, że ty pierwszy raz wjechałeś sam, bez żadnego gadania na tą drugą górkę? Bo było tak. Naprawdę. No. Jak to się stało? Co? Nie wiem. Nie umiesz tego wytłumaczyć? Nie umiem. Po prostu widziałeś chyba, że ja wjeżdżam i ty też, tak? Ty to jesteś model jednak. To co, nara hejos chyba, nie? No. Już nie nagrywamy. Nara hejos. Hejos. Tata coś smutny, nie mówi hejos. To wyjdzie się smutny. Kupson, nie śpi, bo zaraz będziemy wysiadać. Nie śpi. Bo to już jest, wiesz, to nie jest daleko. A tak w ogóle, to ja nie wiem, czy na tą miejscówkę będziemy jeździć. Będziemy jeździć, czy nie? Co? Ktoś nie przekoni. No, taka trochę niebezpieczna chyba w niedzielę, to by można było jeździć. Ja w ogóle do Sławasa chyba zadzwonię i się zapytam, bo on coś mi mówił, że, ale słyszałem, że to ktoś po prostu jako żwirownię chyba kupił. Czyli dzisiaj nieświadomie na obciachu jeździliśmy. Taka prawda, Kuba. Prawda. Prawda, na obciachu, na zakazie. Przypadkowo, nie wiedzieliśmy. Ale jak już pojechaliśmy tyle kilometrów, to trzeba było pojeździć. Na obciachu. No nie było nigdzie teren prywatny, las to nie był. No, użytki jakieś. No, jakieś nieużytki to były. Tylko koparka zdradzała jakąś dziwną tajemnicę. Nie? Wykopaliska robiła. Wykopaliska może jakieś. Ale ona była stara, jakiś złom. To był złom. To może ona tylko jako atrapa była. Atrakcja. Atrakcja albo atrapa. Kuba, a jeszcze jedno pytanie ostatnie mam, powiedz. Co wolisz teraz po jeździe tą MRF-ą? Krosa czy kłada? Krosa. A dlaczego? Możesz to uzasadnić? No, nie, nie wiem. Po prostu lubię. Po prostu lubisz? No. To tak jak ja. Kład jest dobry zimą? Kład jest dobry zimą, ale tak to jest motor. Lepszy. Na lato, tak. Pojeździć sobie, nie? No, a kładem to... Normalnie sobie pojeździć, no to trochę się kładem tu, co my mamy, no to tak ile? Pół godzinki albo godzinkę z kładem się przejechać, nie? No, no. Na rajus. Kuba i Jarek, Jezus. No. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.